Witam Państwa serdecznie, z nami drużyna Vistalu Gdynia, przedstawiciele pani Patrycja Kulwińska i pan trener Jens Stefansen. Prosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania w kilku zdaniach, panie trenerze. What do you think about the game today? Well, it's not the first time we have lost to this team. They played probably the best game that I've seen them play this season. And we were not making it very easy for us in the first half. We missed a lot of opportunities. 3 penalties, and but for sure it was fair that Sequembe win today. Dziękuję bardzo. Teraz proszę Panią o podsumowanie tego spotkania dzisiejszego. No ja myślę, że tak od strony boiskowej to był na pewno bardzo trudny mecz fizycznie. Zawsze walka z zawodniczkami z Zagłębia to jest ciężki kawałek chleba i no na kole to jest najgorszy mecz dla mnie. Ja szczerze mówiąc za każdym razem obawiam się tych spotkań i za każdym razem wychodzę wściekła, bo Zagłębie stwarza niesamowite warunki w obronie i my nie jesteśmy w stanie stworzyć sobie tego na treningu. My tak naprawdę 2 razy w sezonie gramy takie spotkania. Dziękuję bardzo. Pani trener? No ja oczywiście cieszę się ze zwycięstwa, bo to było ważne zwycięstwo, tym bardziej, że oglądaliśmy Gdynię tydzień temu z Lublinem i to spektakularne zwycięstwo nad Lublinem na pewno gdzieś pozwalało myśleć z pewną dozą ostrożności o dzisiejszym pojedynku. Jestem bardzo zadowolona z gry swojego zespołu w obronie, bo przez 30 minut 5 bramek, przez 40 kilka minut 13, no to naprawdę świadczy o tym, że to był mecz całego zespołu w obronie, zaczynając od tych w polu, a kończąc na Monice w bramce i no, Natasze z rzutami karnymi. Wszystko się układało tak, jak powinno. Bardzo się cieszę z udanego występu Juliany. Kolejny dobry mecz, ale chyba pierwszy raz miała okazję wystąpić z czubem tabeli. No i cieszę się, że tak okazale to wypadło, bo jest zawodniczką uzdolnioną i naprawdę dużo potrafi i mam nadzieję, że jeszcze w niejednym takim meczu nam pomoże. Dziękuję bardzo, Juliana. Can you say something about today's game? This game is very important and very concentrated and a good defense and good attack. I think today is a very good game and it is important because Gdynia Lublin is the best clubs and I'm very happy because I am play very good today and the girls play very good and I am very happy. I pytania od dziennikarzy, nie jest nisko, nie jest na redakcji. Właśnie wspomniałem Radio Play Kulwiński Sport do pani Patrycji. Różne zdania mi się nasuwają w kontekście jeszcze tego potrzebnego wysokiego zwycięstwa z Lublinem. Mecz meczowy nie jest równy, wasz supermecz słaby Lublina, kobieta zmienną jest. Jak to tłumaczyć, że te zdegraci kapitalne załogi przed tygodniem dzisiaj nie za wiele macie do powiedzenia w Lublinie? Kobieta zmienną jest. Ja też mam do pani pytanie, Łukasz Lemanik, MKS TV. Dzisiaj obrona Zagłębia to chyba mur był, bo ciężko było i przede wszystkim Monika Maliszkiewicz w bramce. Tak, my wiedziałyśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Próbowałyśmy na treningach stworzyć sobie chociaż połowicznie warunki, które postawi nam Zagłębie. No niestety nie jesteśmy najlepsze w obronie 3-3 i to, co wychodziło na treningu, tak naprawdę na tym meczu no nie wychodziło. My się odbijałyśmy w pewnym momencie jak od muru, a jak już udało nam się przedrzeć, no to na drodze stawała nam Monika Maliszkiewicz, czyli u nich wszystko funkcjonowało jak należy. Proszę powiedzieć, za kogo będzie pani trzymać kciuki w sobotę w meczu Zagłębia MKS Lublin? Może, żeby się nie denerwować, to sobie pogram na Xboxie i nie będę tego meczu oglądać. Dziękuję bardzo. Nie jest równy, bo to na pewno zapłacili z Lublinem, nie będzie tak łatwo, jedną czy w drugą stronę w kolejnym dwa wieże w Superlicy.
No ja chciałam wyjaśnić, że się wcale łatwo nie było, tak? Tylko to był naprawdę dobry mecz zespołu w obronie, a wciąż mamy jeszcze rezerwy, jeżeli chodzi o rzut z drugiej linii, bo myślę, że Asia potrafi dużo więcej, jeszcze Jelena może się włączyć z tym, także no, rezerwy jeszcze są. No Lublin inny styl grania, więc zarówno tak jak Gdynia grała z Lublinem przy innej obronie, innym sposobie poruszania się, dzisiaj z nami troszkę inaczej, tak jak Patrycja mówi, takich spotkań gra się kilka w sezonie, bo niewiele drużyn gra wysokimi obronami. No tak samo Lublin jest dla nas zupełnie innym przeciwnikiem, tak? To jest czub tabeli, do tej pory przegrały tylko dwa pojedynki z Gdynią. No i to jest zupełnie inny sposób rozwiązywania akcji w ataku, w innych miejscach mają słabości w obronie, no i tak pod tym kątem będziemy się przygotowywać, no nie mówiąc już o tym, że jak zwykle, no Lublin, pewnie nie muszę dziewczyn motywować.